tego chłopu idzie. Ale to co, to na policję trzeba dzwonić, nie? Dzwonić? No to chyba tak. Teraz zobaczy, jak będzie to tutaj bierze, tak jak będzie z nami na tacy fali. Na policję dzwoni wszystko. Spokojnie. To idiota, patrz, tej to zajdzie władzą. Więcej cię tu nie chcę widzieć, wynocham. Halo, halo, odbiór, wita się z wami Rafik z kanału Epic Riders, a w tym filmie po raz kolejny zrobimy sobie pranka na mojej dziewczynie. Tym razem będzie on związany z moim motocyklem, czyli Kawasaki Ninja 250, która stoi za mną. A już wam w tym wstępie wytłumaczę, co dzisiaj będziemy robić, bo mamy do tego specjalnie przygotowaną paczkę. A w paczce mamy trzy takie kolorowe kredy w sprayu, które możemy wypsikać po na przykład karoserii, po różnych powierzchniach i bardzo prosto ona nam schodzi, na przykład pod palcem czy pod lekkim ciśnieniem wody. Mamy zaangażowane do tego pranka aż jeszcze dwie osoby, bo będzie to instruktor jazdy, bo Ola w tym czasie będzie miała naukę jazdy na samochód i żeby niczego nie podejrzewała, zwerbowaliśmy jeszcze Bartka BGR, który w tym czasie wysprejuje ten cały motocykl, który będzie stał na parkingu z tyłu. No i gdy przyjedziemy, zobaczymy jej reakcję, a ona bardzo kocha ten motocykl, także myślę, że i tym razem się nie zawiedziemy i zrobi reakcję dosyć ciekawą. Dodatkowo instruktor ma zadzwonić na policję rzekomo, także to jest na grubszą sprawę prank. A jeśli nie widziałeś poprzedniego filmu z pranka, który jest już na kanale, to kliknij tutaj w kartę. No i co, zaproszę was jeszcze do subskrypcji kanału, to nie ominie was żaden kolejny nowy ciekawy film, do łapkowania, no i wbicie na Instagrama, bo tam ludzie dużo więcej wiedzą, co się u nas dzieje i tam możemy wejść w interakcję. Także wypadałoby sprawdzić, czy w ogóle te kredy w sprayu się marzą, więc sprawdźmy to. No to auta nie szkoda, bo motocykla szkoda, bym się zapłakał, jakby to nie zeszło. Nie są to duże puszki, ale spróbujemy. Całkiem fajnie to kryje. Dobra, sprawdzimy jeszcze kolor pomarańczowy. Wszystkie trzy sprawdzimy, bo sprzedać widzą fun facta, czy nie? Sprzedać. Te kredy w sprayu wyszły mnie za darmo, ponieważ przyszły przeterminowane o rok. Dlatego też sprawdzam, czy one prawidłowo będą działać i będą schodzić. No bo są przeterminowane o rok, więc nie wiadomo, co tam się zadziało przez ten czas. No nie wiem, chyba to musi chwilę wysnąć, więc może poczekamy. Ale sprawdźmy, czy to schodzi pod palcem. Daj tu bliżej. Jeszcze jest mokre, ale pod palcem wszystko schodzi, także wszystko działa tak, jak powinno. Pokażcie. Jeszcze ja wam pokażę. Proszę spójrzcie, jak pod paluszkiem wszystko elegancko schodzi. Także drodzy widzowie, widzicie, że całkiem spoko to działa, więc widzimy się już z placu manewrowego, żeby to wyglądało tak jak taki wandalizm, ktoś, kto by mnie nie lubił. Także czekajcie, bo będzie na pewno warto. Mam czwórkę, czwóreczka, a razem już do tyłu. Tak. I trzymaj tak, policz sobie do czterech. 1, 2, 3, 4. Dobra. Także drodzy widzowie, jak widzicie, Ninja sobie stoi tutaj na parkingu. Ala sobie tam ćwiczy autem. Także ja za głośno nie mówię, żeby też nie słyszała. I zaraz zaczniemy akcję, jak się troszeczkę oddalimy. Trzymaj teraz na sprzęgło. Możesz musieć to powiedzieć, już sprzęgło podkładasz. Nie, prawo w kierunku, a skąd będziemy to prawo skręcać. Każdy sobie tu poradzę. Ty najlepiej, jak zabierzesz ręce z kierownicy, po prostu nogi z pedału i tak, dobra? Tak, patrzymy sobie na lewą stronę. Właśnie. Teraz dodajesz gaz, to mówisz, że on ci odjeżdża. Powiadam ci to. Przestawiliśmy dopiero motocykl, żeby mieć go na widoku. Stoi dokładnie tam. Będziemy mieć stąd podgląd na niego. I kablija! Wiesz, co ci miałam mówić? Żebyś właśnie sobie wziął kominiarkę, bo ja z domu, żebym ci wzięła. Tak sobie myślę, tak jasno jest, to ludzie patrzył, sobie pomyśli, tym bardziej ktoś podejdzie, nie? Ja, my dobry motor wzięliśmy. Thank you.
i po policji jedziemy. Puść sprzęgło płynnie i gaz. Tak się rysuje królika. Ty, kota może. Kota, no. Tyk. Tyk. Tu ma nóżki, tu ma uda, tu ma ogonek. Dobry jest, to. Dwójeczka. Za mocno trzymasz kierownicę, kierownica jest mokra. Zakryć, to niby wandali, nie? Kurwy, jeżdżą tylko po tych bajkami, po ptakach jeżdżą. Tu burczą wieczorami. Kurwy. W sumie nie wygląda tak źle ten motocykl. Sam bym na takim jeździł. Ta strona mi się podoba, jest taka rzekająca. Honda. Ale mi to co na zegary jestem. Na pikę. Zaraz to będziemy ciekać, bo pewnie będą dzwonić. Tylko chłopcy idzie. Dobra, spray, spray, spray. Ok, jak będzie auto pomalowane, to się tak kurwa wyczuje, że będzie zaraz to będzie to. No dobra, spray, spray, spray. Ale kurde, takie miejsce sobie wybrał na postawienie tego motora. Musisz czuć, w którym momencie sprzęgło już po prostu łapie. Jak czujesz, że łapie, nie śpiesz się na razie. No ale mogliśmy przed policją jechać. Wątpię. Marching, let they push forward. Make a way for every second. And then comes you, my moon and you. Bardzo dobra robota. Tu nie stał mój motor? No, nie, poważnie pytam, nie stał tu? Popatrz, ale jak będziesz wychodzić, czy masz... Przecież tu chyba zostawiam cię, głupi jestem. To tak czy nie? Co? Tu stały auto, a tu my mieli motor, nie? O kur... Ja już go widzę. Gdzie jest? Gdzie jest? Widzisz, czy nie? Ja patrz się. Co tu się stało? Ktoś wymazał go całego. I to nie schodzi. Ja cię. Honda. Ktoś go wysprayował całego. Kiedy tym dużym kółkiem kręcisz. W drugą stronę. Dużym. Tym. Jezu, tym proszę, na pierścieniu masz dwa pierścienie, ten grubszy. No ten. No. To tu są ładne kamery. To, ale to co, no to na policję trzeba dzwonić, bo... I to nie schodzi nic. Normalny spray. Chyba się z kimś zadał. A dawałem relację, że ten, że stoimy pod automoto i... Kto odtworzył? Jeździmy. Nie wiem. Gdzie mi to? Nie wiem, w aucie masz. W odwodzie. To czekaj, czekaj, niech tu wróci i wtedy rzucę. Bo ona idzie patrzeć w to relację. Chciałbym się przesiąść, ale nie mam jak. Bo mnie zobaczą. Kurde, teraz masz szansę. No chodź, chodź, szybko, szybko. Ała, ja pierdolę. No. Ale to co, to na policję trzeba dzwonić, nie? Dzwonić? No to chyba tak, no bo kamery to... No to kupa kasy takie, malowanie teraz czy coś. 997. Jakbyś jeszcze gdzieś źle zaparkował, to rozumiem, nie? No i dlatego się zdziwiłem, bo stał tam, a teraz tu. A moje nazwisko... Ja tutaj dzwonię z ośrodka szkolenia kierowców z automotu na ulicy Tysiąclecia. No wiem, bo tylko przyjechał tutaj kursant motocyklem. No i ktoś mu ten motocykl nie dość, że przestawił, też o przestawienie to pół biedy, ale mu wysprayowali po prostu cały motocykl.
tutaj jesteśmy jak na stacji paliw Kubuś by się wjeżdżało. Aha. Honda. No. No to dobra. Ja cię, i to jeszcze bardziej dobra, do kolorów. Dobra. Taka ładna była. A może oni coś dobra widzieli? Kto? No ci co tu łażą. No to okej. Okay. Teraz zobaczę jak będzie tu widzieć, że każdy przyjdzie z nami na stacji paliw Kubuś, to na pewno już was dostrzeże to. Tram normalny, nie? Teraz? Zjadę. Masz komara. Ja, ale kupa kasy teraz. Komara. I to wszystko, bo to tu jeszcze plastiki, ale tu te wszystkie przecież zegary, to kierownica, to tego to już nie odczyści. To jeszcze plastik to wymienisz, a tutaj... Nie, no to nie, to teraz... A to... To nie jest spray. A co? No, spray by ci się tak starł? Nie wiem. To jest ten. To nie jest spray. To jest ten. A kto teraz daje takimi rękami kierownicę maśkał po sprayu? Ja potem będę czym kierownicę wyczyszczę? Ten. Ale to jest do oczyszczenia. To nie jest spray. Dotknij to tak. No tu nie schodzi. No dotknij mocniej. Nic nie schodzi. Ja wiesz kto to zrobił? Pan Bartuś, tylko nie wiem czy mnie widzi czy nie. Woła nas. Nie chcę wychodzić. To jest pętla. Ale jak się Pejsik, jaką miał minę, to, a to był ta i tam Bartek, bo nam YouTube ściągnie za przemoc. Tu nam Bartuś sprejował, tu byłem dogadany z Piotkiem, żeby na policję dzwoni i wszystko. A patrz, patrz, to jest normalnie ten, kreda. Wiesz co ci powiem teraz? Wszystko pod... Ja ci tego czyścić nie będę, sam se czyścić. Tam pod myjnią wszystko zajdzie. Więcej cię tu nie chcę widzieć, wynocha. A podobno ktoś się pruł, nie? Tylko na... Ale mi się to wydawało podejrzane. Czemu? Bo się nie zmartwił nic. No próbowałem, ale... Jesteś tą bogu drogi. No śmieszne strasznie. No bardzo. Biegła po telefon. No bo mi kazał! Dodałem relację, że tu stoimy. Pseudo, bo nie dodałem, a ona... To idziemy zobaczyć, kto to stworzył, bo to on zniszczył. Dobra, zobaczcie się, dobrze chodzi, ale jedziemy. Nie, a masz, masz żetony na mejnie, czy nie? Bo zapomniałem. Możesz pozdrowić. Ty jesteś idiotą. Z kim ja jestem, Boże Panie? Jak ja z tobą 2 lata wytrzymałam. Baterie ci wypadły. Także drodzy widzowie, to już jest koniec tego filmu. Sami mogliście zobaczyć, jak on wyszedł. Oceńcie go w komentarzu oraz zostawiając łapki w górę. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy byli zaangażowani w tego pranka, czyli instruktorowi z SK Automoto, Bartkowi z kanału BGR oraz jego dziewczynie. Także wpadnijcie, zostawcie subskrypcję. No i Oli, jak zwykle za świetną reakcję i tym razem się nie zawiedliśmy, a ja was jeszcze zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania, wbiciu na wszystkie nasze social media, które znajdziecie w opisie tego filmu i widzimy się już w kolejną niedzielę z kolejnym filmem. Pozdro, siema, cześć!